Witam serdecznie. Kolejny odcinek Eurotrack Simulatora. Dzisiaj troszkę więcej o sterowaniu myszką. Nie, faktycznie nie mam kierownicy. Steruję zawsze we wszystkich odcinkach sterowałem myszką. Dlatego tutaj jest teraz taki ekranik, który mnie osobiście będzie przeszkadzał, ale trudno. Nie to chciałem, aha, właśnie tak, to chciałem. Szybkie zlecenie sobie zrobię. To w sumie drugie podejście do tematu. O nie! Strasznie długa trasa, ajajajajajajaj. No dobra, to zrobię sobie przerwę gdzieś po drodze. I odcinek nie będzie aż tak długi. No więc, mówią, żeby nie zaczynać zdania od no więc, ale tak, w aucie mamy nawigację, więc tej dziękujemy. Tak, rozglądamy się myszeczką, teraz się rozglądam, gdzie mam jechać, okej. Nie, chciałem światła włączyć, dobrze, to również mam na myszce. Nie wiem, czy widać w ogóle te ruchy myszki. To są ruchy naprawdę bardzo minimalne. Tak samo nie widać było, dlaczego nagle wyrównał mi się widok. Otóż rozglądam się prawym przyciskiem, a żeby wrócić do punktu centralnego, naciskam środkowy przycisk. Jakoś mi się tu uda chyba wyjechać. Tu nic, ale jest tak szeroko, że tam również musiałoby być nic. Ups, i czerwone. No dobra. Wiem, że z początku być może sterowanie myszką nie jest proste. Trzeba się przyzwyczaić do tych właśnie minimalnych ruchów, bo nie chcemy wywijać ręką przez całą drogę. To oczywiście jest kwestia zupełnie indywidualna, ale na pewno do przeskoczenia dla każdego. Dobrze, trzeba rozgryźć, gdzie mamy odczyt tempomatu. Tu mamy wręcz mikroskopijny. Okej, trochę bardziej intuicyjnie będę dochodził, na ile to ustawić. Także w sumie staram się raczej poumieszczać przyciski tak, żebym jak najmniej ruszać rękami. Więc kierunkowskazy na wsadzie A i D to są kierunkowskazy u mnie. Regulacja tempomatu w kółeczku od myszki. Podobnie przywracanie tempomatu po hamowaniu przycisku myszki. Myszka, jak widać było przez moment, bo teraz widać tylko moją rękę. Taka w zasadzie semi-gamingowa, ale nie z tych drogich, więc żadne cuda. Ta co prawda jest z regulacją czułości. No ale jednak ustawiam to raz, a potem już można by sobie pobawić się w ten sposób, że na przeparkowaniu czy no, na tamtym dowożeniu ładunku już na miejsce zmieniamy sobie czułość myszki. Wtedy jest
Może łatwiej, ale nie, ja tego nie robię. Można by dyskutować, czy w ogóle włączanie kierunkowskazów w tej grze jest potrzebne. Owszem, można by podyskutować, ale mimo wszystko ja zawsze ich używam. Nawigacja proponuje mi skromne zjechanie na prawy pas. Okej, dobrze, będę grzeczny. Tamten może nie był grzeczny i już stoi z policjantem na plecach. A może za szybko jechał? Czemu nigdy w sumie nawet nie próbowałem kierownicy? No nie mam od kogo pożyczyć. Natomiast kupienie jej to nie bardzo. Wydaje mi się, że do Eurotrack Simulatora najlepiej nadają się te droższe kierownice bez ograniczenia ilości obrotów czy kąta obrotu. Bo przy manewrowaniu na placu, no obrócenie kierownicy tylko tam o 90 stopni w każdą stronę. Trochę mało. Coś kręta droga. Także no nie kupię drogiej kierownicy, żeby się przekonać, że jednak mi nie leży. A tanie kierownice po prostu nie bardzo się nadają do Eurotrack Simulatora. Zresztą, jak widać po przekroju moich filmów, gram w gry bardzo różne, kierownica nadaje się tylko i wyłącznie do gier samochodowych. Choć widziałem, oczywiście, widziałem, że da się grać nawet w Tomb Raidera za pomocą kierownicy. Owszem, to prawda, da się. Tylko po co? A tak naprawdę to mam tylko dwie gry, do których kierownica się nadaje. Czyli Euro Truck i American Truck. Nie grywam raczej w wyścigi, nie jestem jakimś wielkim fanem wyścigów. Także kupować drogą kierownicę tylko do dwóch gier. Test hamulców. Chciałeś, tak? Tuż przy policji wymusić na mnie odszkodowanie. A gdybym tak przez ciebie przejechał, nie hamując wcale, to chyba niewiele by z ciebie zostało. No prawda, że to tylko MPC. A nawet gdyby to była gra multiplayerowa i tam sterował ten człowiek, no to przecież to tylko zabawa, więc spoko. Dobra. Także wracając do tematu sterowania myszką. Od zawsze we wszystkich grach samochodowych sterowałem myszką i to dla mnie jest sterowanie najbardziej optymalne. Próbowałem też sterować joypadem i to całkiem niedawno.
Nie bardzo, nie bardzo. Tu jest o tyle lepiej, że jeżeli skręcę kierownicę, powiedzmy, to mogę myszkę puścić i ona tak zostaje. O, proszę bardzo. Nie robię tego zwykle. A co to nadal jest 70? Nie. A gdzieś był znak odwołujący? Nie widziałem. Okej. Dobra. Także, no nie sądzę, żebym się przesiadał kiedykolwiek na kierownicę, skoro tak dobrze jeździ mi się za pomocą myszki. Naprawdę polecam. No, chyba że ktoś ma kierownicę i jeździ mu się dobrze kierownicą. Wtedy, byłoby to bez sensu polecanie myszki, jeżeli ktoś ma dobrą kierownicę i dobrze mu się z nią jeździ. Miałem dość blisko siebie stoisko Euro Truck Simulatora na happeningu trekkingowym w Opolu, to moje rodzinne miasto. Miałem blisko, ale akurat tak się złożyło, że wtedy mnie tu nie było. Jaki rozsądny szlaban, nie zamknął się. A z drugiej strony jaki słaby Mercedes. Nie rusza z kopyta. Przed chwilą jeździłem ciężarówką Volvo, ponieważ to jest druga wersja tego filmu o sterowaniu myszką, ale w poprzedniej wersji niestety nie udało się z dźwiękiem. A propos dźwięku, tak. Przez czas wakacyjny przejrzałem sobie moje dotychczasowe w cudzysłowie osiągnięcia, jeśli chodzi o filmy, i tak zauważyłem, że większość moich filmów jest strasznie cichutko nagrana, a do tego jeszcze mój komentarz jest też cichutki, no trzeba zgłośniać psorki za to, następne filmy będą głośniej, pracuję nad tym. Akurat w Euro Truck Simulatorze nie ma to znaczenia, że powstaje mi jakieś echo, które jest spowodowane wysoką czułością mikrofonu, które odbiera jeszcze dźwięk z słuchawek. Niedobrze to mi działa, ale tutaj akurat to troszkę mniej przeszkadza. Mam nadzieję, że nikt tam nie będzie jechał. I nie wjadę w nikogo, bo nie miałem tu pierwszeństwa, a nawet nie spojrzałem. Okej. Z 16 euro zapłacił pracodawca. Ojejejej, no trudno. Jak musiał, to zapłacił. Dobrze. Oczywiście zdarzają się też takie momenty, kiedy no to sterowanie myszką drgnie ręka i tu wtedy naprawdę dzieją się jakieś straszliwe rzeczy, a nie musi drgnąć bardzo. Także spokój i rozluźnienie pełne. A poza tym trzeba pamiętać, że to cały czas tylko gra. Jeżeli nawet wjadę w krzaczory, to trudno.
Ja czasem nie jadę trochę za szybko. Nie, chyba mam autoretarder. Tym razem spojrzałem. Także na myszce ustawione mam regulację tempomatu w kółeczku po prostu. I chyba wspominałem, że wznowienie tempomatu też mam w przycisku myszki. Szczególnie, że raczej trzeba by patrzeć na ekran w czasie gry, a nie szukać odpowiednich przycisków na klawiaturze, więc raczej ustawione jest to tak, jak widać zresztą tym razem, że specjalnie za wiele rękami nie ruszam i nie przestawiam ich, tak sobie stoją i tak sobie są ustawione na wszystkich ważnych elementach. Straszliwie mułowaty ten Mercedes. Nie, żeby to była jakaś jakiś przytyk do samej marki. Może ten model jest taki, a może jest poustawiony na ekonomiczną jazdę, ale straszliwie mułowaty. Z drugiej strony jedziemy z prędkością maksymalną, więc czegoś tu się spodziewać. Tak. Cóż, chciałoby się zapytać, czy daleko jeszcze, ale pytać nie będziemy, tylko spojrzymy. W sumie na tyle niedaleko, że myślę, że sobie dojadę jednak do końca. Zgarnę kasę i punkty. No niebo jest piękne w Euro Truck Simulatorze, ale to przy dłuższej jeździe dopatrujemy się pewnych wzorów, w związku z tym nie sądzę, żeby to było niebo. Nie, nie sądzę. Jestem pewien, że nie jest generowane losowo, tylko po prostu jest to tekstura, aczkolwiek przepiękna. Chyba niebo jest jedną z mocniejszych naprawdę stron Euro Truck Simulatora. Widzisz, ciężarówko za mną, nie wpuściłaś mnie przed siebie na rozjeździe i teraz szybknąłem cię, mimo że mój Mercedes niewiele w kwestii prędkości i przyspieszenia potrafi. Okej. Okay. Helikopter. Coś się dzieje na naszej autostradzie. Mam nadzieję, że nie będzie korka. Tak, bo wśród eventów również zdarzają się poważniejsze wypadki. Raczej nie sądzę, żeby aż takie, żeby korek, ale... Ach, gdyby wszystkie wyprzedzania przez ciężarówki odbywały się w takim tempie, to naprawdę nie miałbym nic przeciwko temu, że ciężarówki się wyprzedzają na autostradzie. Ale, a cóż... No jest jak jest, nie?
różnice prędkości są minimalne. Ojej, troszeczkę górka i już nie dajemy rady. Słabieńką. No cóż, wy się tak boicie tej policji, że zwalniacie na jej widok. Teraz tak patrzę sobie w to okienko obok. Po prawdzie to nawet nie widać tych ruchów kierownicy, znaczy tych ruchów myszki, które powodują ruchy kierownicy. Tak, więcej troszeczkę może będzie widać na przyparkowaniu. A, trochę widać. Trochę widać i nie widać. Dobrze. Czyli z tego, że widać, że nie widać, wynika jasno, że ruchy są naprawdę minimalne. I naprawdę nie musi być to jakaś super myszka, zwyczajna, najzwyklejsza. No ta akurat nie jest najzwyklejsza, ale... Trenuję, jaką prędkość naprawdę minimalną muszę mieć, żeby się mi szlaban zdążył otworzyć. Nie zdarzyło mi się nigdy wjechać w szlaban, ten taki otwierający się automatycznie, natomiast zdarzało mi się wjechać w szlaban na bramkach, gdzie się staje. Chciałem wycelować dokładnie, gdzie stanąć i niestety nie udało się. I kolejny śmigłowiec. Nawet go słychać. Jakieś dziwne wełty tam nad drogą wyczyniał. Co widać było w lusterku. Chyba. Spojrzenie, czy daleko jeszcze. No niedaleko. Sądzę, że raczej paliwka mi wystarczy. Tak właściwie poza manewrami jakimiś, gdzie dodaję gazu ręcznie, czy sytuacjami awaryjnymi, kiedy muszę hamować wszystkim, co tylko mam, można jechać w ogóle tylko przy pomocy myszki, ponieważ nie potrzebuję przyspieszacza, ponieważ mam tempomat. Hamuję. No i ciężarówka hamuje. Przywracam bocznym przyciskiem sobie tempomat i przyspiesza. No ale na wszelki wypadek, no jednak tutaj ręce na hamulcu. Na hamulcu i kierunkowskazach. A ty wrogi mały, beżowy gnybku, czemu tak zrobiłeś? Aha. Myślałem, że zwolni mi przed nosem.
No. Ups. Chyba ktoś tu miał wypadeczek. Kieruj się pan na Toulouse. Ładnie brzmi, poetycko. Czyżby tu jakieś ograniczenia? Nie. Nic szczególnego. A płacimy, płacimy, no tak. Cóż, szlaban nie wykonuje szybkich ruchów i nie zamyka mi się przed nosem tylko po to, żeby zaraz się otworzyć, co mnie ucieszy. Bardzo ładnie z jego strony. Jedziemy troszkę bardziej na południe Francji i robi się bardziej południowo. Jakoś tak. Tak, no niewielu odpoczywających w strefie odpoczywania, a jednak są jacyś. Nie wiem, nie zwróciłem uwagi, czy samochody nadal podskakują w momencie, kiedy do nich się zbliżamy, szczególnie te stojące gdzieś tam na parkingach, czy przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche. No, w miarę zbliżania się do ciężarówki, szczególnie na ciężarówkach to było widać właśnie. Chyba był wymieniany model po prostu na ten do patrzenia bardziej z bliska i niestety ten był jakby troszkę wyżej umieszczony i efekt był taki, że po zbliżeniu się do ciężarówki ona podskakiwała. Może zostało to już usunięte, bo nie dostrzegłem tego efektu z boku. No, gdyby zostało usunięte, to tylko z korzyścią dla wyglądu gry. Och, wydarzenie drogowe. Wypadek, wow,
Straż pożarna, powolutku jedziemy, żeby kogoś nie rozjechać, tudzież żebyście mieli się okazję przyjrzeć, a poza tym tryb zdjęcia i obejrzymy sobie to dokładniej. Tryb studio fotografii, tak jest. Zobaczmy, co się tu strasznego wydarzyło. Ojej. No. Dobrze, że nie widzę tu nigdzie pogotowia. A może to jest pogotowie? Bo mogą jakieś ofiary być. Tak, żeby było was więcej widać wszystkich. I o, kurczę. I zrobimy sobie zdjęcie. Zdjęcie oczywiście można obejrzeć. O, gdzie się robi to? Tu się gdzieś robi. Kurczę, nie widzę. Dobrze, udało się trafić mimo obrazka. Okej. Daleko jeszcze? Nie, prawie dojeżdżamy. Czyli na sam koniec premiowani są cierpliwie oglądający do końca. Tym razem, bo chyba będę musiał umieścić informację w opisie, że oglądajcie do końca, bo wypadek. Znowu płacimy. Ej. A poza tym to już nie 90. Bramkę przejazdową można by umieścić, prawda, na bliżej, byłoby łatwiej, ale wtedy pewnie by przelatywali przez nią z hukiem łamanego szlabanu. Przejechałem po kreskowanym polu. Za wolno, tempomat nie zadziałał. A ruszaj, że się jer. Ale jak to, że 80, a ja był znak, że 90? Ej. Czyżby we Francji też były ograniczenia tylko dla ciężarówek? Hello. Poza tym nawet policja jechała bez świateł. Może tam się jeździ bez świateł. Nie sprawdzałem. Zawsze mówię, że musiałbym sprawdzić, ale nigdy nie sprawdzę. Przyznaję się bez bicia, że natychmiast po zakończeniu gry w tej sekundzie samej zapominam o tym. Czemu tylko 50 tu wolno? Czy przez że most? Czy co? I to coś to chyba był radar, tak? Dość zamaskowany, mówiąc szczerze. Zdaje się, że dyrektywy unijne każą nie maskować radarów. Mają być wściekłe, żółte i widoczne ze 100 km.
Jak widać, cały czas krzyżyki. O, znowu elektrownia. Już ostatnio wiozłem też do elektrowni. A może tej samej? Może. Chyba nie, ale... spokojnie, bo tu muszą... Musi pracownik pokręcić korbą. Nie. Nacisnąć przycisk. Coś oni tak wszyscy stoją, jakby... A, dobra, coś mi przyszło do głowy, ale chyba głupiego, więc naruję sobie. Hej, no to już. Nukleon, coś takiego wiozę. Gdzie to chcę? O, tu, no okej. Nie będzie łatwo. Ale zrobimy to jak zwykle. Czyli wyprostuję, może nawet chyba za blisko płotu jestem. Obawiam się, że faktycznie jestem za blisko płotu, szczególnie, że tam coś jeszcze stoi, jakiś śmietnik. Nie dam rady się chyba wyprostować później. Ops, nie w tę stronę, nie w tę stronę. Ajajajajajaj. No cóż, nie dam rady naraz. A chciałem się popisać tym, że udałoby mi się, ale nie uda mi się. Nie w tę stronę, nie w tę stronę, panie Radku. Przestań pan tutaj, prawda? Dobrze, ale nie dobrze. Obok. Wyszło mi obok. Teraz widać, jak szybkie ruchy mogą być przez tą kierownicą myszkę wykonywane. Okej, dobrze. A skoro gra uznała, że jest dobrze, to niech będzie, że jest dobrze. Tak, no cóż, myślę, że na dzisiaj to na pewno wszystko. Tak, myślę, że kwestię sterowania myszką już mamy rozwiązaną. Skoro preferuję krótkie trasy, to po co tak forsuję długodystansowca? Chyba niepotrzebnie. Okej, dobra. No cóż, to do zobaczenia w następnych odcinkach, gdzie już bez widoku na myszkę. Nie ma tu nic ciekawego, ale właśnie w sumie to chciałem pokazać, że tu nie ma nic ciekawego. Każdy może sterować myszką, jest to sterowanie dla mnie najlepsze. Dla mnie, bo nie mam kierownicy i nie będę miał. Tak, no cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia.